Tak więc mamy godzinę 10:05. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Z tej strony Kamil Gus. W firmie Apasystem jestem inżynierem serwisowym. Zajmuję się wsparciem technicznym oraz serwisowaniem serwerów nas, różnych producentów, m.in. właśnie marki Qsan. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone tematyce serwerów nas, Qsana, opartych o system plików ZFS, a także nawiążę też do jakby w miarę nowej serii, którą produkuje Qsan, ale ona też jest z tej kategorii serwerów nas. Tak więc tyle tytułem wstępu. Myślę, że możemy przejść już do kolejnego slajdu. Osoby, które były też na poprzednim webinarze, pewnie są zaznajomione już jakby z rynkiem, w który celuje Qsan. Bardziej skupia się tutaj na rynku profesjonalnym, tak, przez SMB do rynku Enterprise. Macierze nas, marki Qsan, nie są przeznaczone w takim dużym stopniu do użytkowników końcowych czy też domowych, ponieważ nie doświadczymy tutaj żadnych aplikacji multimedialnych. Nie mamy portu HDMI, który moglibyśmy wykorzystać do tworzenia ultimediów. To są bardzo sprecyzowane urządzenia, przeznaczone do bezpiecznego przede wszystkim przechowywania plików, tak? Więc celujemy tu głównie w małe firmy, jakieś biura, gdzieś, gdzie najważniejsze jest bezpieczne przechowywanie danych, równocześnie z wysoką wydajnością, tak? Więc tutaj klientów końcowych, domowych użytkowników raczej pomijamy. Tą kategorię, tą półkę jakby wypełniają rozwiązania innych producentów, którzy mają takie dedykowane jednostki typowo do domu właśnie, a Qsan skupia się bardziej na tym rynku profesjonalnym, tak, i enterprise'owym. Na wstępie chciałbym jeszcze raz powtórzyć sekcje dotyczące gwarancji, ponieważ Qsan oferuje nam wiele możliwości rozszerzenia podstawowych gwarancji. Standardowo na serwery w obudowie rack mamy 3-letnią gwarancję, natomiast możemy oczywiście taką gwarancję rozszerzyć lub też zakupić dodatkowe pakiety typu Next Business Day, czyli otrzymujemy sprzęt zastępczy na następny dzień roboczy. Możemy także zakupić rozszerzoną gwarancję typu Next Business Day, ale tylko na części zamienne, tak? Więc działa to na trochę innej zasadzie, ponieważ wtedy możemy otrzymać na przykład sam zasilacz zamiast całej jednostki. Jest to też wygodniejsze, tak? Nie trzeba potem migrować dysków, poświęcać powiedzmy kilku godzin, przez co będzie przestój tego serwera i nie będzie udostępniał w tym czasie zasobów, a zasilacz, jeżeli mamy redundantny, oczywiście możemy podmienić na gorąco i wtedy nie ma problemów. Qsan też oferuje bardzo szybki onsite, taki 4-godzinny. Co prawda Polski nie ma na tej liście, ale ta gwarancja jest w Polsce dostępna, jednak jest to dostępne tylko na terenie największych miast, czy największych, 4 największych powiedzmy, i chodzi tu głównie o Katowice, Warszawę, Kraków i Wrocław, tak? Także na terenie 4 tych miast mamy dostępną gwarancję 4-godzinną typu właśnie on-site. Co do partnerów, z którymi współpracuje Qsan, jest to wiele firm takich wiodących, jeżeli chodzi o branżę IT, m.in. firma Western Digital. Tutaj mamy nawiązanie współpracy głównie z uwagi na jednostki rozszerzające, JBody, które oferuje WD. Można je podłączać właśnie do serwerów NAS czy też SAN Qsana. Jest to w pełni kompatybilne i działa na zasadzie plug and play. Mamy tutaj też współpracę z Acronisem, ponieważ Qsan posiada swoje oprogramowanie do backupu, które zostało jakby utworzone na podstawie oprogramowania Acronisa, więc są to bardzo podobne rozwiązania, ale o tym też więcej później. Mamy tu także partnerstwo z wiodącymi firmami, jeżeli chodzi właśnie o rozwiązania sieciowe, tak, typu Mellanox, Broadcom, co przekłada się też na karty sieciowe, czyli karty rozszerzeń, które możemy dodatkowo montować w naszych serwerach NAS. No i oczywiście mamy też pełną zgodność, tak, z serwerami wirtualizacji firm Citrix, VMware czy też Hyper-V od Microsoftu. Także kompatybilność, tutaj zgodność jest bardzo na wysokim poziomie. Jak najbardziej możemy takie rozwiązania ze sobą integrować. Więc jeżeli chodzi o główną tematykę dzisiejszego spotkania, będą to właśnie serwery z serii Xcube NAS. Poprzednim razem omawialiśmy rozwiązania SANowe, tak, oraz macierze FAS, czyli All Flash Station, All Flash Array, przepraszam, a dzisiaj zajmiemy się właśnie tematyką NAS-ów oraz tą serią NXT, która jest w miarę nowa i ona skupia się na rozwiązaniach dwukontrolerowych, ale od początku. Qsana, czyli modele w obudowie rack, możemy podzielić na 4 główne serie, serię XN3000, 5000, 7000 oraz XN8000. Różnią się one głównie z zastosowanym procesorem, tak, ale także maksymalną ilością pamięci RAM. Ale to są jakby główne 4 serie. W każdej z tych serii możemy wyróżnić kilka modeli. I teraz zaczynając od tej najwydajniejszej, najwyższej, XN8000, mamy tam modele od 24-dyskowych, tak, po 16, 12 oraz modele 8-dyskowe.
Tak samo jest w serii XN7000, identycznie jest w serii XN5000. Jedynie różnica jest w tej serii najniższej, XN3000, ponieważ tam mamy tylko jeden model rakowy, jest to model XN3004R, jest to najniższy model rak. Więc tak naprawdę w każdej kategorii mamy po 4 modele o różnej ilości zatok i jakby wszystkie rozwiązania Qsona rakowe są wyposażone w redundantne zasilanie już w standardzie. Jedyny model, który nie ma redundantnego zasilania, to jest ten najniższy XN3004R i on jest właśnie z pojedynczym zasilaniem, a tak już wszystkie mają na pokładzie właśnie redundantne zasilanie. I w konkretnych miejscach widzimy też jakby te dodatkowe oznaczenia, ponieważ mamy modele z końcówką R na końcu i to są takie bardziej doposażone Qsony, które mają jeszcze dodatkowe zatoki właśnie w urządzeniu na tylnej obudowie, ale mamy też wersję RE, czyli takie uboższe, bez tych dodatkowych zatok, ale to jeszcze szczegółowo omówię przy pokazaniu już fizycznej budowy konkretnych tych egzemplarzy. No i oczywiście występują też modele w formie tower, tak? Więc mamy modele towerowe, które także są w tych seriach, ale o nich więcej później. Tak naprawdę różnią się tym, że nie możemy do nich zamontować niektórych kart rozszerzeń oraz nie możemy tych jednostek skalować, tak? Czyli tam nie możemy podłączać jednostek rozszerzających. Więc jakby tą bardziej wiodącą prym serią są te serie w obudowie rack. Natomiast desktopy także są dostępne, jednak one są bardziej przeznaczone do jakichś małych biur, gdzie nie potrzebujemy bardzo skalowarnego rozwiązania, a raczej ograniczoną przestrzeń, tak? Z typowo jakimś RAIDem i konkretną ilością dysków. Więc jeżeli chodzi o przeznaczenie, no to do najbardziej wymagających środowisk typu Enterprise, gdzie wysoka wydajność jest takim priorytetem, tak, gdzie mamy jakieś centra wirtualizacji, no to tylko i wyłącznie kierujemy się tam z serią XN8000, czyli najwyższą dostępną, jaka jest. Jeżeli chodzi o taki właśnie średni rynek, no to tam możemy aplikować tak naprawdę z serią XN5000 czy 7000. Jest to taka średnia półkowa seria, pod SMB idealna, albo właśnie pod zwykłe przechowywanie plików, czy też może to pracować w formie także macierzy SAN, czyli udostępniać przestrzeń blokowo, jeżeli na przykład nie mamy funduszów, tak, żeby kupić typową macierz SAN, to możemy zakupić takiego NASa, który będzie pełnił nam taką hybrydową rolę i będzie jednocześnie udostępniał przestrzeń blokowo po iSCSI, ale dodatkowo będzie pełnił też rolę takiego typowego serwera plików. Jest to bardzo proste, jeżeli chodzi o wybranie konkretnego modelu Qsona, tak? Nie mamy to takiej bardzo super szerokiej gamy albo takiej pogmatwanej, że tak powiem. Mamy tutaj centralnie wszystko podzielone ładnie na, powiedzmy, 4 wiodące serie. W każdej serii są praktycznie powtarzające się modele, jeżeli chodzi o ilość zatok, dzięki czemu łatwo właśnie dobrać konkretne rozwiązanie i tak naprawdę nie trzeba czasami sprawdzać nawet strony i szukać tych modeli, bo jest to bardzo intuicyjne i bardzo łatwo wybiera się te konkretne modele, które są potrzebne. Więc teraz przejdziemy już do omawiania typowo konkretnych jakby urządzeń. I zaczniemy od budowy właśnie tego konkursowego, że tak powiem, egzemplarza, czyli modelu XN3002T. Qsan w sumie jako jedyny z takich producentów serwerów NAS montuje taką dodatkową zatokę na dysk 2,5-calowy, tak? Głównie dysk SSD. Więc w każdym modelu desktopowym, oprócz tego, że mamy te główne zatoki na dyski 3,5 lub 2,5-calowe, to zawsze w tym panelu bocznym mamy dodatkową ukrytą zatokę na dysk 2,5-calowy, który możemy wykorzystać na przykład pod SSD cache, tak? Jest to bardzo wskazane, tym bardziej, że Qsan oferuje jakby funkcję deduplikacji, a raczej system plików ZFS daje tą deduplikację, a SSD cache jest do tego wymagany, więc jedno z drugim współgra i ta zatoka tak naprawdę jest bardzo tutaj przydatna i potrzebna. Jest to dużym plusem, tak, bo kupujemy urządzenie dwudyskowe, mamy dodatkową zatokę. Oczywiście nie musimy jej wykorzystać na SSD cache. Możemy tam sobie zrobić na przykład dodatkową pulę pamięci na jednym dysku. Co prawda nie mamy wtedy żadnej odporności na awarię, żadnej redundancji czy stosowanego RAIDu w tej jednej zatoce, ale jest to zawsze plus, jeżeli chcemy mieć jakieś dodatkowe środowisko. Druga alternatywna opcja to wykorzystanie tej zatoki 2,5-calowej typowo pod dysk systemowy, tak, ponieważ Qsan jakby instaluje sobie system na konkretnym dedykowanym dysku i możemy właśnie ten dysk 2,5-calowy pod to wykorzystać, a następnie dwa dyski, które mamy w tych głównych zatokach, czy większą ilość, wykorzystać pod już naszą pulę magazynu, tak, pod ten typowy RAID. Więc mamy tu właśnie w tej naszej tabeli takie zestawienie, powiedzmy w porównaniu do innych producentów, no i zawsze ta dodatkowa zatoka się przydaje, można ją zaimplementować na te różne sposoby, które wymieniłem. Oprócz dodatkowej zatoki, modele już od tych z serii
cen 5000, 7000 i 8000, tak, w wersjach towerowych, mają także dodatkowy slot PCI Express. Jego możemy wyposażyć albo w dodatkową kartę sieciową o prędkości 10 gigabit, czy nawet 40 gigabit, albo możemy też alternatywnie zastosować tam kartę typu Thunderbolt. Więc jeżeli chodzi o integrację z jakimiś środowiskami opartymi o komputery Mac, tak, to jak najbardziej też mamy taką opcję i możemy te porty Thunderbolt wykorzystać do takiego bezpośredniego podłączenia do dostępu do NASA też w taki sposób. Więc na przykład będzie to dobre dla jakichś środowisków, przykładowo grafików, tak, którzy pracują na Macach lub jakichś właśnie edytorów wideo, gdzie pracują online na pligach i chcą uzyskać bardzo dużą wydajność i prędkość sieci, no to mogą właśnie podłączyć się po Thunderbolcie i lokalnie sobie na tym pracować. Więc jest oczywiście też taka opcja. I to tak naprawdę tyle z jakby takich najważniejszych zalet obudów desktopowych. Jak widać tutaj na zdjęciu, mamy tutaj oprócz tego cztery porty sieciowe standardowo, tak, które obsługują też agregacje, więc możemy je zagregować, żeby uzyskać większą przepustowość. Mamy tu też porty USB 3.0, tak, służące do podłączenia dysków zewnętrznych. Jest też widoczny port HDMI, jednak on nie ma zastosowań multimedialnych, tak jakby się mogło wydawać. Jest to bardziej port przeznaczony do funkcji serwisowych, tak. Chodzi o wyjście konsoli i taki dostęp bardzo serwisowy. Tutaj jakby zwykły użytkownik nie ma możliwości, a raczej sensu i potrzeby korzystać z tego portu. Nie można go jakby przypisać do niczego na tą chwilę. Jest to bardziej port serwisowy. Teraz przejdziemy sobie do omówienia obudów typu rack, które są moim zdaniem bardziej ciekawe. Mają tutaj wiele więcej funkcji. Więc jak już widzimy na załączonej grafice, mamy tutaj model o wysokości 1U. Jest to właśnie przykład modelu z serii 5000. Jest to dokładnie XN5004R, czyli właśnie model rackowy. I jak widzimy, na tylnym panelu mamy redundantne zasilanie już w standardzie, tak? Więc mamy dwa na gorąco wymieniane moduły zasilaczy. Oprócz tego mamy także właśnie cztery porty sieciowe R45, cztery porty USB. Widzimy też slot dodatkowy na kartę PCI Express, tak? Tam z numerkiem 12, więc tam możemy sobie zmontować dodatkową właśnie kartę rozszerzeń, czy to kartę Thunderbolt, czy to kartę sieciową o prędkości właśnie 10 gigabit, czy więcej. I jeszcze dochodzi tu nam dodatkowa opcja, ponieważ w tym slocie możemy także zamontować kartę z portami SAS. A mianowicie ta karta z portami SAS służy do tego, żeby do tej macierzy podłączyć dodatkowe jednostki rozszerzające. I są to dokładnie te same jednostki rozszerzające, które podłączamy do macierzy SAN, o których mówiłem ostatnio. Jest to cała seria XD53000, gdzie mamy też różne wersje tych jednostek, tak? Od 12-dyskowca po 16, 24 oraz 26. I takie jednostki rozszerzające można podłączyć także do tych macierzy typu NAS. Więc można tutaj zamontować dodatkową kartę i coś takiego zamontować. Oprócz tego na przednim panelu mamy te główne cztery zatoki, tak, takie standardowe, na dyski 3,5 lub 2,5 calowe, ale widzimy też jakby w górnej części obudowy, że mamy jeszcze ukryte dodatkowo dwie zatoki na dyski 2,5 calowe SSD. Więc jest to jakby super wykorzystanie przestrzeni, tak, ponieważ u innych producentów z reguły jakby ta przestrzeń jest marnowana. Może ewentualnie QNAP także wykorzystuje ten górny panel na dodatkowe zatoki, ale tylko w niektórych modelach. No a QSAN jakby tutaj to zaimplementował od razu, ponieważ ten model jest produkowany od kilku dobrych lat i oni już wtedy jakby przewidzieli, że tą przestrzeń można wykorzystać, że te dyski SSD się przydadzą, więc mimo tego, że w teorii kupujemy urządzenie czterodyskowe, to tak naprawdę mamy tu urządzenie sześciodyskowe, z czego te dwa to są właśnie te dwie zatoki są na dyski 2,5 calowe SSD, więc jest to bardzo komfortowe rozwiązanie. Oprócz tego mamy tu jakby pełną gamę diod LED, tak, sygnalizujących nam jakieś stany urządzenia, czy też sygnalizujące awarie, uruchamianie i tak dalej. Następnie przejdziemy sobie do obudów także z serii rack, jednak już o wysokości 2U, czyli głównie 12-dyskowych, tak. Jeżeli chodzi o te obudowy, tak naprawdę przedni panel nam się nie różni, jednak nie mamy już tych dodatkowo ukrytych zatok, no ponieważ ta wysokość 2U jest to idealna wysokość na 12 zatok. Natomiast najciekawszy jest tylny panel, gdzie oczywiście widzimy to samo redundantne zasilanie, tym razem już dwa porty PCI Express, co prawda o różnych prędkościach, ale oczywiście możemy je doposażyć w dodatkowe karty. Jednak to, co jest najbardziej charakterystyczne dla tej obudowy, to dodatkowe zatoki na dyski 2,5 calowe. Tak? Widzimy tutaj pod numerkiem 6 i 7, że mamy te dodatkowe zatoki, z czego cztery pierwsze zatoki są na dyski 2,5 calowe SSD, a pod numerem 7 mamy dwie dodatkowe zatoki na dyski NVMe, tak, więc jest ta różnica.
czyli mamy jeszcze bardziej hybrydowe rozwiązanie. No i to ma przełożenie i zastosowanie głównie wtedy, kiedy na przykład chcemy sobie stworzyć pulę z automatycznym warstwowaniem. O czym więcej też powiem później, chyba że ktoś pamięta z poprzedniego spotkania. Chodzi tutaj o jakby automatyczne rozdysponowanie plików między różnymi warstwami, gdzie na przykład jedna warstwa jest zrobiona z dysków HDD, tak, twardych, druga warstwa z dysków właśnie SSD i ta najbardziej wydajna z tych dysków NVMe, tak, więc możemy to wykorzystać do takiej puli z tym automatycznym warstwowaniem. Jest to bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie. Jednak ważna uwaga, te dodatkowe zatoki są oczywiście w tych wersjach serwerów z samym R na końcu, tak? Czyli na przykład XN7000, powiedzmy 12R. Mamy też wersje uboższe, RE, i te wersje RE różnią się dokładnie tylko tym, że nie mają tych dodatkowych zatok z tyłu, przez co adekwatnie te serwery będą trochę tańsze, no ale są analogicznie uboższe. Więc to jest ta główna różnica, tak, między serwerami z R-ką na końcu, czy też RE. Jeżeli chodzi właśnie o skalowalność, to tak jak wspomniałem, do większości modeli możemy zamontować tą kartę SAS, dzięki czemu możemy podłączyć dodatkowe jednostki rozszerzające. Jednak ważna uwaga, nie możemy tych jednostek rozszerzających podłączać do modeli towerowych, tak jak już wspomniałem wcześniej. I druga ważna uwaga, niektóre modele mają już porty SAS wbudowane, a raczej lutowane na płycie głównej, tak? Przez co nie mamy potrzeby do kupowania tej dodatkowej karty. I są to między innymi wszystkie modele w wersjach 24-dyskowych i 16-dyskowych, tak? Czyli w każdej serii, poczynając od tej najwyższej 8000 po 7000 i 5000, modele 24 i 16-dyskowe mają już porty SAS na płycie głównej, natomiast te niższe modele, tak, czyli już 12-dyskowe, 8-dyskowe, one tych portów na płycie głównej nie mają i tam musimy dokupić dodatkową kartę rozszerzenia. Więc to jest ta główna różnica. A jeżeli chodzi o maksymalną skalowalność, tak, to możemy tu podłączyć aż do 8 jednostek rozszerzających przy zastosowaniu, powiedzmy, tych portów SAS. I mamy tak jakby podłączenie takie kaskadowe, z tym, że jest to podzielone na dwie ścieżki, tak? Czyli w jednym takim łańcuchu mamy 4 jednostki i w drugim także 4. Czyli daje nam to też jakąś redundancję, że mamy to chociaż podzielone na takie dwa segmenty. No i skalowalność jest tu naprawdę duża. Nawet możemy tutaj rozbudować takie jedno rozwiązanie do aż 226 dysków przy zastosowaniu tej największej jednostki rozszerzającej, tak? I powiedzmy serwera także wyposażonego aż w 24 zatoki. Teraz przejdziemy sobie do właśnie tego nowego typu macierzy, czyli Xcube NXT, czyli takiego środowiska, które udostępnia przestrzenie głównie plikowo i blokowo, powiedzmy hybrydowe rozwiązanie. Oczywiście na tych urządzeniach jakby działa ten sam system, który działa na serii Xcube NAS, jednak najważniejszą jakby cechą wyróżniającą te nowe rozwiązanie jest to, że są to rozwiązania dwukontrolerowe. Jeżeli chodzi o linię produktów, tak, tej nowej serii, tak naprawdę mamy tutaj w teorii dwie kategorie, tak? Jest to seria XN8000 i mamy tutaj oczywiście tak samo jak w poprzednich seriach cztery modele, co bardzo łatwo się oblicza. Mamy tutaj model 12-dyskowy, 16, 24, 4-dyskowy oraz 26-dyskowy. Jednak oczywiście ten 26-dyskowy jest to model o wysokości 2U, ale tylko na dyski 2,5-calowe, tak? Alternatywnie, zamiast tych głównych modeli, możemy jakby na zamówienie specjalnie sobie sprowadzić jakiś model, który jest wyposażony jakby w ośmiordzeniowy procesor, tak? Mamy tam u góry tę wersję z dopiskiem 8C na końcu, to właśnie jest tego oznaczenie, czyli podstawowa seria jest wyposażona w procesory czterordzeniowe, natomiast możemy specjalnie sobie zamówić egzemplarz, który będzie wyposażony w procesor ośmiordzeniowy, więc jest też taka opcja alternatywnie. Oczywiście, jak w poprzednich modelach, możemy tutaj montować dodatkowe karty rozszerzeń, między innymi karty sieciowe z portami SFP+, czy też z portami RJ45. I ważną rzeczą, o której chyba wcześniej nie wspomniałem, jest to, że QSAN obsługuje też także protokół Fiber Channel, więc możemy sobie tutaj montować karty Fiber Channelowe, dwu- lub czteroportowe, o prędkości 16 lub 32 gigabitów, tak? Więc QSAN jest także kompatybilny ze środowiskami typu właśnie Fiber Channel. Jest to bardzo jakby elastyczne rozwiązanie, do którego możemy zamontować karty wedle naszych potrzeb. Przez co nie musimy się martwić, tak, że w przyszłości nie będzie możliwości zastosowania tej konkretnej macierzy w innym środowisku, ponieważ jest ograniczona tylko tego i tego typu portami. Właśnie nie, tutaj możemy sobie zakupić samego NASa, możemy nawet nie rozszerzać go na początku, a w przyszłości możemy go dostosować, tak, zależnie od środowiska, albo wyposażając w karty Thunderbolt, albo właśnie
karty Fiber Channel, czy też karty sieciowe. Z tym, że Thunderbolt nie jest już obsługiwany przez tą nową serię dwukontrolerową. Thunderbolt jest dostępny jedynie w tej serii Xcube NAS. Xcube NXT Thunderbolta nie obsługuje. I tak jak widzimy właśnie na tej grafice, mamy tutaj zamontowane już na płycie głównej, tak jak w poprzednich rozwiązaniach, tych najwyższych dwa porty SAS-owe, tak, służące do podłączenia jednostek rozszerzających. Mamy tutaj po dwa porty PCI Express na kontroler, w które możemy wyposażyć tą dodatkową kartę, oraz redundantne zasilania. Oprócz tego jest tu jeszcze jedna ważna zaleta, mianowicie moduł cache to flash, tak, czyli zabezpieczenie takie bateryjne przed, powiedzmy, utratą całkowitą zasilania, co podtrzymuje nam dane z pamięci cache przez około 72 godziny. Tak. Jest to zapis, który jest często umieszczony właśnie w przetargach, takie macie, że powinny spełniać taką funkcję. No i tutaj jak najbardziej mamy taką opcję już w standardzie montowaną. Jeżeli chodzi o właśnie obudowę, mamy tutaj pełną redundancję, czyli wszystkie podzespoły są nadmiarowe, ale co najważniejsze, działa to w trybie active-active, tak? Czyli nie mamy tutaj bierności jednego z kontrolerów, który tylko czeka na awarię drugiego, a wręcz przeciwnie, jakby cała moc tych obu kontrolerów jest wykorzystywana w czasie rzeczywistym, przez co macierz jest jakby wydajniejsza. Oczywiście w przypadku awarii jednego kontrolera, drugi przejmuje całą rolę, więc wtedy ten dostęp może być troszkę ograniczony, tak? No bo jednak jeden kontroler przejmuje rolę tego drugiego i będzie dużo bardziej obciążony, ale jest to sytuacja awaryjna, która może potrwać, tak, powiedzmy kilka godzin do kilku dni, zależnie od tego, jakiego typu mamy też gwarancję na to urządzenie i jak szybko nowy kontroler znajdzie się w naszym urządzeniu. Więc mamy tu pełną redundację, tryb działania właśnie active-active, mamy ten moduł cache to flash wbudowany już w urządzenie, no i co jest też ważną zaletą, możemy tu robić jakby upgrade, tak, czyli rozbudowę tego urządzenia w czasie rzeczywistym, także bez przestojów, co jest bardzo wygodne, więc możemy po prostu sobie wymontowywać jeden kontroler, rozszerzać go na przykład o pamięć RAM, czy też wymieniać wentylatory, czy też domontować jakąś kartę rozszerzeń, zamontować z powrotem kontroler, tak, przełączyć tryb działania na tylko ten jeden z kontrolerów, następnie rozbudować analogicznie drugi kontroler i mamy taką rozbudowę bez przestojów, więc do środowisk, gdzie w ogóle nie powinno być żadnych przerw w działaniu, no jest to rozwiązanie idealne. No i jest to głównie macierz NAS, tak? Więc mamy tutaj przestrzeń udostępnioną blokowo, ale także plikowo, co jest bardzo kluczowe. I takiego typu rozwiązań nie mamy, powiedzmy, aż tak wiele, jeżeli spojrzymy na innych producentów typu właśnie QNAP czy Synology. I tutaj QSYN bardzo się z tego wyróżnia. Właśnie jeżeli chodzi o zastosowanie takiej macierzy z tej serii NXT, no to jest to alternatywa dla takiego standardowego klastra, tak, wysokiej dostępności, gdzie taki klaster standardowo musimy stworzyć z dwóch urządzeń, które niekoniecznie nawet muszą działać w trybie active-active. Może być często tak, że te urządzenia działają w trybie active-passive, czyli jedno jest bierne, jest w ogóle nieużywane i czeka tylko na awarię tego pierwszego. Takie rozwiązanie na przykład nam zapewnia Synology. A tutaj mamy jakby rozwiązanie pełne, działające w trybie active-active, dodatkowo zamknięte w jednym urządzeniu, co także jest pożądane przez wiele osób, ponieważ nie musimy jakby dokupować dodatkowego okablowania, nie musimy wyposażać drugiego urządzenia w taką samą ilość dysków, tak, taką samą ilość pamięci RAM, potem jeszcze to replikować, powiedzmy, nawet jeżeli w czasie rzeczywistym. Tutaj mamy wszystko zamknięte w jednej kompleksowej obudowie, no i działa to w pełni automatycznie, jest to wygodne rozwiązanie. Teraz przejdziemy w końcu do systemu, który działa na tych naszych urządzeniach i na tych z serii Xcube NAS i tych z serii Xcube NXT. Jest to system QSM, który jest też wydawany od kilku dobrych lat. No i jakby największą zaletą tego systemu jest to, że działa on na systemie plików ZFS. Większość z Państwa pewnie już słyszała o tym systemie plików. Prowadziliśmy też ostatnio webinary właśnie na temat rozwiązań innego producenta, gdzie ten system plików był także omawiany. No i ma on kilka cech charakterystycznych, które wyróżniają go i jakby wysuwają przed szereg, jeżeli chodzi o inne systemy plików, między innymi to, że zapewnia on liniową deduplikację, tak? Czyli mamy tutaj deduplikację, która działa w trybie takim inline, czyli już podczas przesyłania plików na nasz serwer. Taka deduplikacja wymaga włączenia dodatkowej funkcji właśnie SSD cache, czyli żeby korzystać z tej deduplikacji SSD cache jest potrzebny, ale jakby zapewnia nam to dość dużą redukcję danych, ale o tym też więcej potem. Mamy tu dodatkowo też ten trzylevelowy cache, który jest tym typowym cache'em właśnie z systemu plików ZFS. Mamy tutaj także wsparcie dla migawek,
które pozwalają nam wykonywać jakby zrzut takiego punktu w czasie, tak, zwanych folderów, czy też jednostek LUN. Mamy także opcję WARN, czyli Read Once, Read Many. Jest to dobra opcja, jeżeli chcemy mieć dane zabezpieczone przed przypadkowym usunięciem, czy też modyfikacją, ale oczywiście zabezpieczone jest to przed wirusami szyfrującymi. Mamy tutaj retencję plików w danym folderze, która jest właśnie związana z tą funkcją WARN. Mamy tutaj XMirror, który jest jakby aplikacją autorską Qsana, która służy głównie do replikacji jednego NASA na drugi, czy też tworzenia takiej strefy replikacji. Mamy tutaj też program X-Replicator, który jest typowym programem do backupu końcówek, tak, czyli jakichś jednostek stacjonarnych, PC-ów, ale tylko z systemami Windows. I mamy tutaj wsparcie także dla szyfrowania puli kluczem AS256 oraz wsparcie dla dysków samoszyfrujących się, czyli dysków SET. Jest to także pełna zgodność jakby z serwerami wirtualizacji, tak, ze środowiskami Citrix, VMware i Hyper-V od Microsoftu. O gwarancjach już wspominałem. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o takie główne wyróżniające cechy. Oczywiście teraz omówię bardziej szczegółowo każdą z nich oraz wspomnę o dodatkowych, ale właśnie to są te główne wiodące rzeczy. No i najważniejszą cechą jest to, że działa tutaj na podstawie tego wszystkiego ten system plików ZFS, który przede wszystkim zapewnia nam bezpieczeństwo przechowywania danych, ponieważ zapewnia nam taką odporność, jakiej nie daje żaden inny system plików, który jest stosowany przez, powiedzmy, konkurencję, jeżeli chodzi o rozwiązania typu właśnie serwery NAS, ponieważ system plików ZFS ma funkcję samoleczenia się plików, tak? On oblicza sumy kontrolne dla każdych danych, a także dla tych metadanych też oblicza sumy kontrolne, przez co nawet jeżeli jakiś plik ulegnie uszkodzeniu, no to on na podstawie tych metadanych jest w stanie samemu sobie odbudować to bezpośrednio w tym bloku i jakby nie dojdzie do takiego tak zwanego cichego uszkodzenia danych, tak? Czyli takiego znanego problemu, na które narażone są właśnie inne systemy plików typu AXT4 czy właśnie BTRFS. Więc to jest ta główna podstawa, więc do jednostek, czy właśnie jakichś urzędów, czy organizacji, gdzie najważniejsze jest bezpieczne przechowywanie danych przez jakieś długie lata, gdzie nie mogą sobie pozwolić na jakiś błąd w pliku czy uszkodzenie, ponieważ jeden błąd w pliku niekiedy może uszkodzić jakby cały plik i będzie on niezdatny do użytku, no ten system ZFS daje nam przed czymś takim właśnie odporność. Więc jest to bardzo pożądany system plików i on zapewnia nam te bezpieczeństwo. Oprócz właśnie tych wymienionych funkcji, już na starcie przy pierwszej konfiguracji takiego serwera NAS i instalacji systemu QSM mamy do wyboru typ puli pamięci, tak, który chcemy zastosować. Czyli już przy definicji puli pamięci możemy określić, jakie będzie jej przeznaczenie, tak? Czy będzie to taka pula ogólnego użytku do właśnie udostępniania plików czy kopii zapasowych. Możemy także utworzyć pulę typowo pod właśnie media streaming, tak? Czyli jakieś strumieniowe przesyłanie plików. Wtedy skupimy się właśnie na optymalizacji IOPS-ów, ale możemy też typowo stworzyć tą pulę pod bazę danych i jakby te możliwości są do dostosowania właśnie na starcie przy tworzeniu puli, przy samej deklaracji tej puli pamięci, dzięki czemu możemy sobie już na starcie dostosować, co konkretnie będzie jakby, pod co będzie tam macierz, tak, gdzie będzie udostępniać te dane, żeby system mógł sobie zastosować odpowiednie algorytmy i zapewnić jak największą wydajność. Oprócz tego mamy tutaj także funkcję kompresji, ponieważ system plików ZFS zapewnia nam liniową deduplikację, zapewnia też mechanizm kompresji. Jest to kompresja bezstratna, nie zapewnia ona żadnego spadku wydajności, tak więc mimo że serwer czy też sam system tak ma uruchomione te algorytmy kompresji, no to nie obciąża to znacząco systemu, no ale działa to w czasie także rzeczywistym, czyli inline. No i pozwala to w sposób znacznie zredukować dane, które są przechowywane na naszym serwerze. Więc tak naprawdę z tej bazowej przestrzeni, która może zajmować na przykład 10 terabajtów, jeżeli mówimy na przykład o backupach maszyn wirtualnych, możemy to zredukować raz przez deduplikację, czyli jeżeli będzie backupowana kolejna maszyna wirtualna i ona będzie przesyłana na serwer, to system i algorytm już jest w stanie porównać te bloki, że zawierają takie same dane i nie będzie ich przesyłał, nie będzie ich zapisywał raczej w naszej puli pamięci, to dodatkowo do tego jeszcze możemy dołożyć tą kompresję, i wtedy ta przestrzeń zostanie jeszcze dodatkowo zredukowana tak tym algorytmem kompresji, który także może wykryć jakieś powtarzające się bloki i zredukować zajmowaną przez nie przestrzeń. Kolejną funkcją jest funkcja SSD Trim. Jest to funkcja, która ma zastosowanie, tak jak nazwa wskazuje, do dysków SSD.
I przekłada się to głównie na to, że nawet jeżeli jakieś dane usuwamy z dysku SSD, tak, no to jednak ten blok teoretycznie jest wciąż zajęty. A ta funkcja SSD Trim, jeżeli jest włączona, ona automatycznie wykrywa, które bloki już nie są używane i czyści te dane, dzięki czemu później przy późniejszym zapisie nie są te dane usuwane dopiero, a już jakby mamy te bloki puste, tak? I to strasznie przyspiesza nam właśnie proces zapisu i trwałość tych dysków SSD, ponieważ tych operacji jest mniej, mamy ten jeden krok szybciej w przyszłości, że nie musimy dodatkowo już przy zapisie usuwać tych danych, a są one wcześniej usunięte właśnie przez tą funkcję. Ona nam zapewnia w tle jakby monitorowanie tego i zapewnia, że ta wydajność będzie utrzymana i trwałość dysków SSD także zostanie zwiększona. Następnie mamy opcję out-tearingu, o którym już wspominałem. Jest to właśnie to automatyczne warstwowanie, tak, złożone z kilku warstw, od warstwy najszybciej tej PCI Express, czyli dysków powiedzmy NVMe, poprzez dyski SATA SSD, dyski SAS HDD oraz dyski zwykłe SATA HDD. Możemy sobie właśnie utworzyć taką pulę z tym automatycznym warstwowaniem. No i tutaj właśnie najbardziej sprawdzi się Kusan, który jest wyposażony w te dodatkowe zatoki z tyłu, jak widzieli Państwo na poprzednich slajdach, czyli te modele z R na końcu, typu XN8012R, tak, jest to 12-dyskowiec, który z tyłu będzie miał dodatkowe 6 zatok, czego 4 na dyski SATA 2,5-calowe, a 2 na dyski NVMe. I dzięki czemu już możemy sobie stworzyć na przykład właśnie 3 warstwy, tak, i mamy taką pulę stworzoną z 3 warstw i w takiej puli jakby te dane, które są tak zwane gorące, tak, to najbardziej pożądane, najczęściej odczytywane, one będą przechowywane w tej warstwie najszybszej, natomiast tak zwane cold data, czyli te dane zimne, które są rzadko wykorzystywane, które są składowane, one będą w tej warstwie najniższej. Mamy tutaj także funkcję SSD cache, o której pewnie już każdy słyszał. Jest to tak naprawdę bufor odczytu, czy też odczytu i zapisu, tak? I ten bufor przechowuje nam kopię plików, jeżeli chodzi o pamięć właśnie SSD do odczytu, dzięki czemu nawet w przypadku awarii zasilania, tak, przy odczycie, nie tracimy żadnych danych, no ponieważ ten cache przechowuje nam tylko kopię, ale usprawnia to znacznie jakby prędkość odczytu w tym przypadku. Ale taką główną zależnością, dlaczego warto zamontować ten SSD cache właśnie w urządzeniach NAS marki Kusan, jest to, że deduplikacja do swojego działania wymaga takiego SSD cache'u w trybie tylko do odczytu. Więc właśnie po to są też te dodatkowe zatoki, żeby móc taki dysk SSD zamontować, skonfigurować go jako cache właśnie odczytu, przypisać ten cache dla konkretnej puli pamięci i wolumenów na niej i dopiero wtedy możemy włączyć sobie funkcję deduplikacji, tak, jeżeli mamy ten cache. Więc to jedno z drugim jest związane. Samej deduplikacji bez tego SSD cache'u niestety nie włączymy. Więc dlatego warto i tak w to zainwestować. Na szczęście nie wymaga to żadnych dodatkowych licencji, jak w przypadku tych macierzy SAN. Jest to jakby w pełni darmowe, budowane z system, wystarczy tylko zakupić dysk SSD, który jest na liście zgodności z tym NAS-em i go zamontować. Tak jak wcześniej już wspominałem o deduplikacji, jest to ta deduplikacja blokowa, która działa liniowo, czyli już podczas przesyłania na sam serwer. No i pozwala nam to strasznie zredukować jakby przestrzeń zajmowaną przez te backupowane dane. No i tak jak widzimy, mamy tutaj takie współczynniki tej deduplikacji. Najbardziej przekłada się to na backup maszyn wirtualnych, ponieważ tam dochodzi to nawet do 9% jakby tej redukcji. Więc jeżeli mamy jakieś środowisko wirtualizacji i do tego dodatkowe oprogramowanie do backupu, które powiedzmy backupuje nam te maszyny wirtualne na naszą macierz Kusan, no to ta deduplikacja działająca tu na serwerze będzie porównywać sobie te bloki, które są przesyłane, no i automatycznie nie będzie ich zapisywać w puli, a będzie jedynie tworzyć odnośnik, tak, do tego oryginalnego bloku, przez co no, ta przestrzeń jest zajmowana w mniejszym stopniu. Mamy tutaj także funkcję film provisioningu, tak, o której też pewnie już większość osób słyszała, i jest to ta alokacja danych na żądanie, czyli nie musimy sobie z góry deklarować jakby wymaganej przestrzeni, co jest w sumie takim standardowym typem, że określamy na przykład rozmiar wolumenu, który ma mieć powiedzmy pojemność 100 GB, z czego zajmujemy, nasze dane zajmują 50 GB, a te pozostałe 50 GB jest zarezerwowane, przydzielone dla naszego wolumenu, już nic nie możemy z tą przestrzenią zrobić. Natomiast właśnie ten film provisioning daje nam taką opcję, że możemy sobie alokować tę przestrzeń na żądanie, czyli przy tworzeniu wolumenu sobie określamy, że ma mieć powiedzmy w teorii te 100 GB, tak, jest to taka przestrzeń w teorii przydzielona, ale w rzeczywistości działa to tak,
że on sobie alokuje tą przestrzeń dopiero w momencie zapisywania rzeczywiście tych danych na dyskach. Czyli mimo tego, że mamy tą przestrzeń 100 giga przypisaną do wolumenu, nie jest ona tak na ściśle sztywno zarezerwowana, jest to elastyczne, ponieważ tą przestrzeń możemy w razie W wykorzystać na jakiś inny wolumen, czy też inną jednostkę LUN, nie jest to przydzielone na stałe, dzięki czemu właśnie daje nam tą elastyczność, także jeżeli chcemy albo nie możemy na początku określić, jaki będzie przyrost danych, czy jaką przestrzeń powinien mieć nasz wolumen, albo dana aplikacja było zakładane, że będzie wykorzystywać taką i taką przestrzeń, a w praktyce okazało się, że tak duża przestrzeń nie była wymagana, a z konwersją woluminu może być ciężko, dlatego warto właśnie skorzystać z tego film provisioningu i robić to w taki sposób elastyczny. Oprócz tego mamy także opcję szyfrowania. Szyfrowanie właśnie kluczem AS256, o którym wspominałem wcześniej. Jest to właśnie szyfrowanie całej puli pamięci, tak? Więc możemy to szyfrować takim kluczem, dzięki czemu nawet w przypadku tak kradzieży naszego serwera, czy też samych dysków serwera, co teoretycznie może się zdarzyć, mamy to zabezpieczone dodatkowym kluczem. Oprócz tego szyfrowania mamy jeszcze opcję właśnie korzystania z dysków samoszyfrujących się, czyli dysków typu SET, i to szyfrowanie działa już na poziomie samego dysku, tak? Czyli cała warstwa sprzętowa, cały dysk jest szyfrowany, no i wtedy to już jest takie jakby ostateczne zabezpieczenie. No jednak dyski z tej serii z tą funkcją SET są analogicznie trochę droższe od takich standardowych dysków. Co do opcji WORM, czyli Write Once, Read Many, która służy do tego, żeby w danym na przykład folderze przechowywać pliki, gdzie określamy, że przez miesiąc tych plików nie będzie można edytować, tak? Więc taki folder z takimi plikami udostępniamy dla grupy użytkowników, którzy jedyne co mogą zrobić, to mogą te pliki odczytywać, tak? Mamy tutaj wykres, schemat, który nam obrazuje, jak to wygląda w takim trybie tradycyjnym, gdzie mamy udostępniony folder i każdy użytkownik może i odczytywać, i zapisywać te pliki, no i przez to może dojść do na przykład jakiejś nieumyślnej modyfikacji danych, nieumyślnego usunięcia, albo czasami też niestety celowego usunięcia jakichś danych kluczowych. Wiadomo, takie dane możemy potem z migawki odzyskać, czy też z backupu, opcji jest kilka, ale jeżeli byśmy korzystali z tej funkcji WORM, no to możemy zapobiec temu już tak jakby u źródła, tak? Czyli żaden z tych użytkowników korzystających z tych plików nie będzie mógł ich zedytować ani usunąć. Dodatkowo ta funkcja WORM zabezpiecza nas także przed wirusami szyfrującymi, tak jak migawki, ponieważ nie ma możliwości edycji i zapisu tych plików, przez co są one odporne, tak? Są one w trybie tylko do odczytu, a takie jakby programy wojnie złośliwe typu ransomware nie jest w stanie tego zaszyfrować. Co do kwestii bezpieczeństwa naszych serwerów NAS i tego systemu QSM, mamy tu dodatkowych jeszcze właśnie kilka opcji, między innymi wbudowany antywirus, tak, w którym możemy sobie ustanowić harmonogram skanowania naszych udziałów, poszukiwaniu właśnie jakiegoś złośliwego oprogramowania czy zainfekowanych plików. Mamy także filtrowanie adresów IP, dzięki czemu możemy sobie stworzyć jakąś białą listę, tak, dostępu, czy też tak zwaną blacklistę, czyli jakieś adresy, które nie mają mieć wstępu do naszego serwera, możemy sobie takie coś właśnie tutaj zaimplementować. No i oprócz tego jest też jakaś standardowa zapora sieciowa. Oprócz tego, że mamy wszystko zlokalizowane na tym jednym naszym serwerze NAS, właśnie Qsana, mamy to wszystko zabezpieczone lokalnie, właśnie poprzez migawki, czy też jakieś backupy lokalne, warto rozważyć opcję replikacji tego na urządzenia zdalne, ponieważ jednak backup powinien być przechowywany na co najmniej dwóch różnych urządzeniach, już nie wspominając o tym, że jeden powinien być wyeksportowany do jakiejś innej lokalizacji. Qsan także wychodzi tutaj naprzeciw i zapewnia nam możliwość replikacji samych migawek, tak? Czyli jeżeli mamy na naszym NASie jakieś wolumeny utworzone albo jednostki LUN, możemy ustawić harmonogram migawek, tak? Tych jednostek LUN i wolumenów. Następnie możemy także skonfigurować harmonogram przesyłania tych migawek na naszą drugą macierz, powiedzmy, w tej samej lokalizacji, dzięki czemu replikujemy sobie same migawki, czyli przesyłane są, pierwsza kopia będzie oczywiście pełna, a potem przesyłamy tylko zmiany. W przypadku awarii tej głównej macierzy mamy jakby redundancję, tak, i możemy sobie z tych migawek te foldery odtworzyć na tym urządzeniu docelowym. Oprócz właśnie tej replikacji mamy tu jeszcze dodatkową funkcję, między innymi
wbudowany hypervisor, tak, do wirtualizacji. Czyli oprócz tego, że Fusan udostępnia nam przestrzeń blokowo i plikowo, możemy także uruchamiać na nim bezpośrednio maszyny wirtualne. Więc mamy wbudowany hypervisor, który jakby no, jest kompatybilny tak z większością systemów, które możemy wirtualizować. Jedyny minus jest taki, że w Kusanie nie ma na przykład obsługi kontenerów, tak? Czyli nie mamy tu czegoś, co obsłuży, czegoś typu Docker, który co nam obsłuży właśnie kontenery. Jedynie możemy tu tworzyć pełne systemy, pełne maszyny wirtualne z całymi systemami, no ale jest to także dużym plusem. No i ważna kwestia jest taka, że integruje się to na przykład z jakimiś rozwiązaniami do backupu, które są oparte właśnie o maszyny wirtualne. Przykładowo Acronis ma rozwiązanie, które ma właśnie taki centralny system zarządzania, właśnie który działa na maszynie wirtualnej, tak? Oni udostępniają maszynę wirtualną, którą możemy sobie zaimportować czy też zainstalować. I potem mamy taki centralny system zarządzania, który tak naprawdę stoi na naszym Kusanie, a backupy też mogą być potem wykonywane na naszego Kusana. Więc mamy wszystko w jednym panelu zarządzania i jest to bardzo wygodne w obsłudze. Co do tego systemu QSM, tak naprawdę omówiliśmy tutaj większość funkcji, czyli właśnie ten wbudowany hypervisor, funkcje, które działają na poziomie samej przestrzeni, tak, i naszego przechowywania danych, czyli właśnie te szyfrowanie, funkcje warm, kompresję, deduplikację i tak dalej, ale już nie wspomniałem o kilku rzeczach, między innymi mamy tutaj też wbudowany serwer bazodanowy i ważna kwestia, no jakby w Kusanie, w tym systemie QSM nie możemy doinstalowywać dodatkowych aplikacji, tak. Większość osób pewnie zna z rozwiązań Synology czy Kunapa, że mamy tam dostępne centrum aplikacji. Możemy sobie doinstalować multum aplikacji firm trzecich. Tutaj nie, tutaj na wszystko mamy zainstalowane na starcie, mamy te aplikacje wbudowane, no i tylko z nich możemy korzystać, tak? Więc dlatego jest to takie scentralizowane i ukierunkowane w jedną stronę właśnie, jeżeli chodzi o bezpieczne przechowywanie danych. Ale mówię, jeżeli są potrzebne, no to mamy ten dodatkowy serwer bazodanowy, który jest zbudowany. Możemy tutaj także hostować strony internetowe, tworząc właśnie virtual hosty. Mamy tutaj też funkcję VPN serwera, które możemy uruchomić. Korzysta to oczywiście ze standardowych protokołów, tak, typu L2TP, PP2P oraz OpenVPN. No i teraz w dobie pracy zdalnej, tak, nawet jeżeli byśmy zakupili taką macierz Kusana do jakiegoś małego biura, to oczywiście taki serwer VPN także możemy uruchomić. Serwer wydruku jest także standardem. No i jeżeli właśnie chodzi o przeznaczenie, tak, no to mamy tutaj główne sekcje, gdzie możemy zastosować takie macierze, czyli właśnie pod jakieś rozwiązanie do monitoringu, czy pod serwery wirtualizacji, albo typową przestrzeń blokową udostępnioną przez iSCSI. Oprócz tego mamy tutaj jakby też kompatybilność z popularnymi rozwiązaniami do przechowywania plików danych w chmurze, tak, więc możemy sobie tutaj zrobić jeszcze dodatkowy backup naszych kluczowych danych do chmury, między innymi do Google Drive'a, OneDrive'a, czy też Dropboxa. No i mamy tutaj też wsparcie i kompatybilność, tak, z integracją z naszą domeną Active Directory. Możemy podłączyć takiego Kusana jako klienta domeny, przez co będzie on, powiedzmy, korzystał także z tej puli użytkowników do naszej domeny. I nie musimy wtedy tworzyć dodatkowych użytkowników lokalnych na tym Kusanie, tylko można skonfigurować uprawnienia do folderów dla tych użytkowników już z naszej domeny. Wracając teraz do tej aplikacji o nazwie X-Replicator, tak? Jest to aplikacja właśnie utworzona we współpracy z Acronisem, która służy do backupu końcówek, tak? Do robienia pełnych kopii zapasowych właśnie klientów. No i kupując macierz NAS od Kusana, dostajemy w standardzie licencję na backup właśnie 100 końcówek, tak? Czyli 100 klientów. I możemy sobie coś takiego za darmo skonfigurować i jakby wykorzystać Kusana jako ten magazyn docelowy. Co prawda nie ma tutaj centralnego zarządzania, więc to oprogramowanie zmusza nas do tworzenia zadań kopii zapasowej na każdym komputerze z osobna, na końcówce, no ale plusem jest to, że jest to rozwiązanie darmowe, jakby w pakiecie już z urządzeniem, no i że jest to jakby opracowane na bazie Acronisa. No Acronis jest dość znanym producentem, jeżeli chodzi o rozwiązanie do backupu i bardzo sprawdzonym, więc myślę, że jest to duża zaleta. Właśnie ta funkcja X-Mirror to jest to, o czym wcześniej wspominałem, czyli ta nasza strefa synchronizacji, tak, służy to także do replikacji i możemy sobie tutaj stworzyć jakby parę folderów, tak, czyli sparować jeden folder z naszego głównego NASA plus folder z naszego docelowego NASA i między innymi możemy ustawić sobie synchronizację w czasie, powiedzmy, rzeczywistym, tak,
czyli będzie to na przykład synchronizacja dwukierunkowa, dzięki czemu jeżeli mamy w jednej firmie jakieś dwa oddziały, możemy sobie zestawić takie połączenie i pliki będą się automatycznie synchronizować między dwoma rozwiązaniami, a część pracowników będzie podłączona do jednego serwera, a część do drugiego. No i oprócz tego, że możemy to zestawić między dwoma NASami, to możemy stworzyć taką strefę synchronizacji dużo większą, wykorzystując nawet kilka serwerów, tak? Wtedy będzie ta synchronizacja między nimi wszystkimi, tak jak widzimy na naszym schemacie. Dodatkowo mamy też dostęp do naszych plików awaryjnie, czy też może czasami celowo, przez aplikację mobilną o nazwie XTS. Jest to aplikacja dostępna na system Android czy też iOS i dzięki niej możemy uzyskiwać właśnie dostęp z telefonu czy jakichś tabletów, tak, bezpośrednio do serwera i możemy sobie jakby pobierać nasze konkretne pliki, czy też je tam wrzucać. Jedynym wymogiem jest to, że musimy przekierować port odpowiedzialny za tą aplikację w lokalizacji, gdzie stoi nasz serwer XCubeNAS. Więc nie działa to typowo chmurowo, jest wymagane tutaj przekierowanie portu, na którym działa ta aplikacja. W przypadku rozbudowy naszych serwerów NAS, wcześniej już wspominałem, że możemy korzystać z jednostek rozszerzających marki QSAN, tak, czyli tego samego producenta, ale jest tu też oczywiście współpraca i pełna kompatybilność z JBODami, czyli jednostkami rozszerzającymi od firmy Western Digital, tak? Jest tutaj pełna kompatybilność, działa to w trybie plug and play, dzięki czemu też możemy sobie zastosować taką jednostkę, a nie jednostkę QSANa. No, przydaje się to wtedy, kiedy na przykład ktoś już taką jednostkę ma, przerabia jakoś swoją infrastrukturę, tą sieciową i, że tak powiem, storage'ową, no i w razie czego można to zgrać właśnie z macierzą QSANa, dzięki czemu uzyskujemy małym kosztem dużą przestrzeń, ponieważ te jednostki WD są wyposażone właśnie w dużą ilość zatok na dyski. Jeżeli chodzi właśnie o przeznaczenie, tutaj możemy wykorzystać taką macierz NAS na typową macierz backupową, czyli w jakimś środowisku wykrytacji możemy mieć nawet innej marki macierz SAN, tak, czy też macierz SAN QSANa. Taki NAS może nam służyć jako dodatkowa przestrzeń na właśnie typowy backup, tak, dzięki temu systemowi plików ZFS będzie ta przestrzeń właśnie zajmowana w mniejszym stopniu, ponieważ mamy dużą redukcję i tą deduplikację inline, jest to bardzo wygodne. Ale także oprócz środowisk backupowych, QSAN może się służyć jako środowisko produkcyjne. Zależnie od tej naszej istniejącej infrastruktury, możemy elastycznie takiego QSANa dopasować poprzez właśnie domontowanie dodatkowych kart sieciowych iSCSI czy też Fiber Channel. I możemy taką macierz właśnie SANową, czy NASową, czy też all-flashową zastosować jako główne rozwiązanie i do tego jeszcze domontować dodatkową jednostkę rozszerzającą, przez co mamy dużą skalowalną przestrzeń, tak, skalowaną nawet do kilku petabajtów. Możemy też sobie stworzyć środowisko typu disaster recovery, czyli do takiego awaryjnego przywracania, gdzie mamy to podzielone na dwie lokalizacje, mamy stworzone te zasady replikacji, i dzięki czemu jakby uzyskujemy tą nadmiarowość i odporność właśnie na awarię, w razie czego można to w lokalizacji tej innej przywrócić. Oprócz tego nadaje się właśnie na macierze QSANa, nadają się na właśnie taki potężny magazyn danych, tak, zintegrowany z serwerami PAX. Tutaj możemy jak najbardziej stosować takiego NASa z tej serii NXT, czyli właśnie dwukontrolerowego, który będzie blokowo udostępniał przestrzeń dla tych poszczególnych już serwerów. No i to jeżeli zepniemy na przykład przy użyciu kart fiber channelowych, no to uzyskujemy naprawdę wysoką wydajność, tak? Tym bardziej, że tutaj mamy na wykresie przedstawioną tą macierz XN8026, tak? D, czyli dwukontrolerową, na dyski właśnie 2,5-calowe SAS SSD, dzięki czemu mamy naprawdę wysoką ilość operacji, tak? Odczytu zapisu i ta wydajność jest na wysokim poziomie. W tym przypadku jest podobnie, tak, mamy tu jakby rozszerzony poprzedni schemat o właśnie replikację na dodatkowy serwer, właśnie poprzez sieć internet. Jeżeli oczywiście mamy jakieś dwie lokalizacje spięte, czy też wykorzystamy przekierowanie portów, to możemy taką replikację także puszczać poprzez sieć globalną. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o omówienie tych naszych głównych zalet, cech i tej warstwy sprzętowej właśnie serii XCubeNAS i tych macierzy dwukontrolerowych. Co do partnerów, czy też firm, które w sumie zaufały QSANowi, no mamy tutaj wiele polskich przedsiębiorstw, tak jak widzimy na
załączonych grafikach jest tutaj m.in. firma Orange, też Polsat, Santander Bank, wiele właśnie szpitali wojewódzkich czy regionalnych. Tak naprawdę no, Qsan znajduje zastosowanie głównie, tak jak wspominałem, w tych kategoriach Enterprise, tak? Czyli firma, która teoretycznie sprawdziła sobie Qsana, czy też praktycznie przetestowali te rozwiązania, byli na to zdecydowani, dokonali zakupu, tak? Myślę, że większość z tych firm jest zadowolona do teraz i nawet jeżeli Qsan nie działa tam jako środowisko produkcyjne, a backupowe, no to jak najbardziej jest to opłacalne rozwiązanie i zwracając uwagę na to, jakie możliwości i funkcje macierzy już nawet Sun czy też nas tam oferują od tego producenta, jest to opłacalne rozwiązanie, no i warto chociażby to przetestować, żeby wiedzieć, jak to wygląda w praktyce i czy rzeczywiście warto się na to zdecydować. Już podsumowując tak naprawdę nasze wszystkie cztery wiodące serie, które były przedstawione na naszych dwóch webinarach, łącznie z dzisiejszym, mamy tu takie już końcowe porównanie z przeznaczeniem, tak? Czyli już podsumowując, mamy tutaj macierze z serii Xcube Fast, czyli te all flashowe, które są przeznaczone do środowisk właśnie typu bazy danych, gdzie te operacje odczytu są na naprawdę wysokiej ilości, na wysokim poziomie, gdzie zapewniamy już setki tysięcy operacji IOPS. Mamy tutaj także macierze Xcube Sun, które są przeznaczone typowo do udostępniania przestrzeni blokowo, czyli właśnie pod jakieś serwery wirtualizacji, serwery monitoringu, gdzie mamy właśnie też te dwukontrolerowe rozwiązanie, pełną redundancję i pracę active-active w takim czasie rzeczywistym. Oprócz tego właśnie mamy te serie dzisiejsze, czyli Xcube NAS, czyli serię typowych serwerów NAS, jednak nie do użytku domowego, bardziej do małych przedsiębiorstw i dużych przedsiębiorstw, gdzie główną, najważniejszą wymaganą rzeczą jest to, żeby te dane były przechowywane w sposób bezpieczny, z jak najmniejszym jakby udziałem powiedzmy użytkownika, tak, czyli mamy tą funkcję samoleczenia, system działa nam automatycznie, deduplikacja działa automatycznie inline, czyli jest mała ingerencja użytkownika, nie musimy poświęcać temu większej uwagi, możemy sobie ustawić powiadomienia o jakichś błędach, czy skonfigurować harmonogram testu dysków, ustawiamy sobie to rozwiązanie raz w sposób powiedzmy adekwatny do naszych potrzeb, no i nie musimy się potem martwić, że coś ulegnie awarii, bo mamy na przykład rozwiązanie dwukontrolerowe, działa to w czasie rzeczywistym, nawet jeżeli jeden kontroler ulegnie awarii, to dostajemy powiadomienie, wtedy możemy skorzystać sobie z naszej dodatkowej gwarancji typu Next Business Day, dzięki czemu zachowujemy ciągłość pracy bez praktycznie przestojów. Jeżeli chodzi o kontakt handlowy, to zapraszam do kontaktu z product managerem właśnie marki Qsan w naszej firmie, czyli Łukaszem Chęciem, pod jego mailem czy też numerem telefonu. W przypadku zapytań handlowych czy też technicznych można się kontaktować bezpośrednio ze mną. Dane są także udostępnione na slajdzie. I jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za udział w naszym cyklu webinarów dotyczących tematyki Qsana.